No i przychodzi taki moment, że musimy wyjechać i pijemy tu ostatnią kawę z Rajendrą, naszym gospodarzem Rajendra. Rajendra. Wypijamy kawkę i za chwilę ciśniemy na lotnisko. Rajendra nas tu gościł, spaliśmy w jego hotelu przez more than one week we spent here. Yeah. The first time something like 5 days and now 4 days. Yeah, it is. Mm-hmm. Yeah. And now it's time to say goodbye. See you soon. Rajendra was wszystkich zaprasza do Nepalu. Przyjeżdżajcie na trekkingi. Welcome to Nepal. Yes. And visit Hotel Bakat. Jestem w Bakat Hotel. No w samym centrum Tamelu. Także jak przyjedziecie następnym razem do Nepalu, to do Rajendry, do Bagyardu wpadajcie. No i musimy wam powiedzieć, że to jest naprawdę cicho. I jest cicho, bo jest za ulicą. Słuchajcie, no to pozdrawiamy was i widzimy się po drodze. Na razie. This hotel like a mini Poland. Dużo Polaków tu jest. Sami Polacy w hotelu Rajendry. Trzymajcie się. Niestety musimy tutaj czekać. Bo mamy drona, a dron musi lecieć w luku bagażowym, bo jest niebezpieczny. Jak wygląda sytuacja? Świetnie, po prostu wsiadamy w samolot i odlatujemy. Indigo. Lotnisko w Katmandu. Air India. Krzyk się już nie może doczekać. Na jeans lecimy tam, gdzie więcej krów i więcej śmieci. I jeans tonikiem Bombaj. Poniżej tej linii Bombaj. Zobaczymy. Witamy w Bombaju! Jak jest? Wszystko... O raju! O raju, raju, wylądowaliśmy w Bombaju. Jeszcze tylko musimy dojechać do centrum, znaleźć hotel i zaczynamy nocne podboje. Fajne rzeczy. No i przed chwilą na uciek content, bo podjechał. Tak jak kiedyś na Jana. Bo podjechał w pociąg i tak się na niego ekipa rzuciła, że nie można było do niego wejść. No i jedziemy następny. Zobaczcie, jaki jest duży, szeroki. Przyjemnie. Także jedziemy do Church Gate'ów, czy jak to się tam nazywa. I są szerokie tory, jak i widzimy się niebawem. Jechaliśmy i dojechaliśmy. Hotel. Louis Vuitton. Syf. Widać? Brama Indii. Jesteśmy w Bombaju. W innym wymiarze. Jakie fajne są te, zobacz. Są łódki, jest tu wszystko. A bo dojdziesz, można jechać na taką wyspę elefantów czy coś tam. Tak tu właśnie mamy. I stąd was właśnie pozdrawiamy. Prawda? Prawda. No i gdyby nie to, że zjedliśmy, to byśmy się tu wbili. Porządne rzeczy tu robią. Zobacz, na jakie fajne rzeczy robi to, nie? Witek, zrób takie coś u siebie. Bombaj gin. Bombaj piwo i Bombaj syrop. Kawałeczek, to jest ostre jak nie wiem.
No i wczoraj byliśmy tu po ciemności, dziś jesteśmy po jasności przy najlepszym hotelu w Bombaju. Idziemy jeszcze zobaczyć bramę Indii. Proszę bardzo, brama Indii. Ale tu nie ma głównego wejścia, więc trzeba go znaleźć. Wszyscy trąbią, no bo wiadomo, jest taki korek, że po prostu trzeba trąbić. Anka robi furorę, chłopcy sobie robią zdjęcia z nią. Jeszcze jeden kolega? O, proszę bardzo. No i dzień jak co dzień, już siedzimy w taksówce i jedziemy na stację. A tu jest takie muzeum wielkie. Muzeum jest, jedziemy taksóweczką na stację pociągów czy metra, jak to tam się zwie, nie wiem. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że te taksówki tu kosztują jakieś grosze. Za 5 zł wsiadasz sobie w taksóweczkę i sobie jedziesz. A tak wygląda miasto. Tak wygląda. Pierwsza klasa ma miękkie siedzenia, druga klasa ma twarde siedzenia. Najważniejsze, że są drzwi otwarte. Można się wietrzyć. Widzę. No coś ty tu zrobiła, no. Skąd żeś ty się tu wzięła? Jezus, centrum miasta. No. Widziałaś Muczka? Muczka z Krużewników tu przyjechała. Pierwsza trajka w Indiach. Jedziemy na lotnisko. Jest nasz kierowca, pompowca. I ciśniemy.